Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej rozmowie Dnia Echo 24 można odnieść wrażenie, że taka rozmowa z przymrużeniem oka, ale chyba nie do końca, bo jak popatrzymy na wiernych fanów od lat, czy to nawet obecnych uczniów, przedszkolaków, a może nawet i emerytów, no to jednak historia, o której chcemy Państwu dziś powiedzieć, łączyła niejedno pokolenie, mam nadzieję, również w naszych warunkach wrocławskich i dolnośląskich. Wprowadzimy dziś Państwa w świat Tytusa, Romka i Atomka, czyli chciałoby się dopowiedzieć babcia Chmiela, ale także Instytutu Wszech Zbytków profesora Talenta. Moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Andrzej Jerje, zastępca dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Panie dyrektorze, dzień dobry, witam dzień bardzo dobry. Serdecznie. Tą historię należałoby, panie dyrektorze, tak wstępnie rozłożyć na dekady, dziesięciolecia, czy może to się tak dzieje, że Państwo sami się na tym złapali, że historia związana z Tytusem, Romkiem i Atomkiem po prostu powraca. Co nowe pokolenie, to ktoś zawsze sięga. No to jest oczywiście historia, która sięga lat 50., kiedy powstały pierwsze komiksy drukowane w świecie młodych. O, tutaj są takie historyczne, to są z lat 70., ale pierwsze to są lata 50., gdzie w odcinkach ten komiks rysowany przez babcię Chmiela był drukowany. Ale one powstają do dzisiaj, bo babcio Chmiel ma dzisiaj 95 lat, jest twórcą niezwykle wiekowym, ale ciągle płodnym. On cały czas rysuje, maluje, cały czas wymyśla nowe historie. Myśmy się z nim wielokrotnie spotykali, przygotowując tą wystawę. On się bardzo z tej wystawy cieszy. Ona jest przede wszystkim hołdem oddanym jego twórczości. Bo od niego wszystko się zaczyna. Tak, od niego wszystko się zaczyna. To jest niezwykła postać, bo to jest żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, a potem wieloletni twórca takiego niezwykle specyficznego stylu rysowania komiksów i tworzenia historii komiksowej, w której jest bardzo dużo humoru, dystansu do rzeczywistości, uśmiechu, ale to jest wszystko połączone w delikatny sposób z tą nutą edukacyjną, wychowawczą, taką skierowaną do młodzieży i do starszych. Zawsze w tym jest jakieś pozytywne przesłanie, ale właśnie podawane w taki bardzo zdystansowany, humorystyczny sposób. W takim razie babcia Chmiel nie tylko artysta i plastyk, ale też edukator, bo gdzieś faktycznie poprzez tą zabawę uczy, ucząc bawi, to też cieszy, bo tak jak powiedzieliśmy, pokolenia wychowane właśnie na tym komiksie i na tych wyjątkowych historiach. Jeżeli zaczyna się wszystko od babcia Chmiela, to może faktycznie zatrzymajmy się przy tym wątku samych bohaterów. Postać, o której możemy powiedzieć jako kolejnej z tej serii. No tutaj postacie są ciągle te same. To jest Tytus, Romek i Atomek, stworzony przez babcia Chmiela.